dobry Państwu. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj w troszeczkę innej scenerii. Przy kawie, w kawiarni, w pomieszczeniu, będącym częścią ważnego Muzeum Poznania, na tle pięknego widoku. No nie muzeum, bo to przecież Brama Poznania, to nie jest muzeum. O właśnie, i to wyjaśnimy. To jest wyjątkowe miejsce nazywane Ichotem. Miejsce, w którym nie zobaczymy żadnych eksponatów, ale przeniesiemy się w czasie do czasów Mieszka I, Bolesława Chrobrego, czy Jana Lubrańskiego, czy czasów współczesnych, bo bardzo dużo multimedialnych miejsc tutaj można zobaczyć właśnie zwiedzając to z audioguidem i nie tylko. Ciekawe, choć trochę inaczej. Pan Bartosz Małolepszy, wicedyrektor Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Proszę Pana, Brama Poznania, czyli miejsce, które otwiera wejście do stolicy Wielkopolski. Ale musiała być jakaś koncepcja. Kiedy ona się pojawiła? Ta koncepcja już ma swoją własną historię. No tutaj musielibyśmy się cofnąć aż do 2007-2008 roku. I wtedy, pracując nad traktem królewsko-cesarskim, zastanawialiśmy się nad tym, jak wydobyć na światło i oznajmić wszystkim mieszkańcom i Poznania, i Polski, że mamy coś takiego jak Ostrów Tumski w Poznaniu, który jest trochę dzielnicą zapomnianą, ale z olbrzymim potencjałem. I zastanawialiśmy się, w jaki sposób zaprezentować to dziedzictwo Ostrowa Tumskiego, tysiącletnie dziedzictwo. I doszliśmy do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem na prezentowanie tej historii Ostrowa Tumskiego i jego zabytków będzie formuła Centrum Interpretacji Dziedzictwa. Czyli takiego miejsca, które goście i turyści wizytują w pierwszej kolejności po to, żeby zdobyć w tym miejscu czyli wiedzę. Czyli takie wprowadzenie w tematykę. Tak, to jest wprowadzenie, uwertura, przedwstęp do tego, co ma nastąpić później, do tego, co jest najbardziej istotne, czyli zwiedzanie tego historycznego obszaru. Ale żeby zwiedzić ten historyczny obszar, trzeba mieć pewną świadomość, trzeba mieć wiedzę, znać pewien kontekst. Jeżeli ktoś w tę wiedzę nie jest wyposażony, to ten Ostrów Tumski do niego nie przemówi. A nam bardzo zależało na tym, żeby te mury gotyckie, żeby te marmurowe nagrobki do turystów i do zwiedzających przemówiły. Chcieliśmy dać im głos. Czy jest, proszę Pana, jakaś ciągłość topograficzna i historyczna tego budynku, w którym w tej chwili się znajdujemy? Bardzo odbiegającego formą architektoniczną od otoczenia, troszeczkę przesuniętą w związku z fortyfikacjami Poznania, a topografią dawnego Poznania. Ja myślę, że jedynym takim miejscem, do którego mogę historycznie jakby nawiązać, jeżeli chodzi o topografię, to jest jednak śluza katedralna, która w dużym stopniu jakby naznaczyła lokalizację Bramy Poznania, ponieważ wykorzystaliśmy tą fortyfikację, ten wyjątkowy zabytek hydrotechniki i dobudowaliśmy do niego tą współczesną, nowoczesną część, łącząc tym samym architektonicznie stare z nowym. Istnieje koncepcja poznańskiego szlaku królewskiego, niezależnego od traktu królewsko-cesarskiego. Jedna droga rozpoczynająca ten trakt, bo zawsze się zaczyna od kościoła świętego Jana Jarozmińskiego, wiedzie w lewo, oczywiście takim wąwozem pomiędzy Zagórzem a Ostrowem Tumskim, konieczność oczywiście wejścia do katedry, z wielkim wrażeniem monumentalnej budowli katedralnej. I druga koncepcja, która prowadzi od kościoła świętego Jana Jerozolimskiego poprzez Śródkę, most Jordana i od razu na Ostrów Tumski. Która z tych koncepcji bardziej pasuje do Bramy Poznania? Ja mogę powiedzieć w ten sposób, że my tę historyczną trasę musieliśmy z praktycznych względów trochę przystosować pod kątem turystów i ich oczekiwań. Jeżeli zwiedzający przychodzą do Bramy Poznania i tutaj rozpoczynają zwiedzanie miasta, tak by naturalnym początkiem traktu królewsko-cesarskiego, ale jako szlaku turystycznego, nie jako historycznej trasy, było wskazanie Bramy Poznania jako tego punktu startowego, który to trakt królewsko-cesarski dalej biegnie przez Ostrów Tumski, Stare Miasto, aż do dzielnicy Zamkowej. Czy to, co będziemy oglądać, jest już koncepcją zamkniętą, czy coś tu jeszcze się będzie działo? A mówimy teraz o Bramie Poznania, czy o trakcie? O Bramie Poznania oczywiście. O Bramie Poznania, jeżeli chodzi o Bramę Poznania, cały czas następują jakieś zmiany, które czasami są wymuszone przez sytuację, na przykład covidową, kiedy musieliśmy wprowadzić różnego rodzaju nowe rozwiązania, a czasami, a zresztą bardzo często, wynika też z inicjatywy i z kreatywności naszego zespołu, ponieważ ekspozycja ekspozycją i audioprzewodniki, natomiast na tą warstwę związaną z wystawą stałą nałożone są, jeżeli można
można tak powiedzieć, dodatkowe atrakcje poprzez na przykład organizację wycieczek tematycznych, oczywiście, który prowadzi zespół obsługi klienta. I w zależności od okoliczności, od pory roku, od różnego rodzaju rocznic, jubileuszów, przygotowywane są specjalne ścieżki zwiedzania prowadzone przez nasz zespół obsługi klienta. Czyli wniosek jest jeden. Przyjdźmy tu, popatrzmy, co tu jest. Tak, ja myślę, że to jest wizyta nie na jeden raz, ponieważ za każdym razem, kiedy jesteśmy, pojawia się coś nowego, albo tą ekspozycję i tą przestrzeń historyczną można odkrywać w zupełnie innym kontekście i pod kątem zupełnie innego tematu. Brama Poznania została wybudowana w 2014 roku, czyli ma już 8 lat. Odwiedziło to miejsce ponad 1 000 000 osób. To miejsce, które nie jest muzeum, ale ma też taką tajemniczą nazwę IHOT. Co to znaczy? To jest skrót od nazwy Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego. No, z tym, to jest nazwa techniczna, która jest związana z historią projektu budowy Bramy Poznania, ponieważ Brama Poznania powstała z funduszy unijnych. Żeby pozyskać fundusze unijne, trzeba napisać wniosek, a żeby napisać wniosek, trzeba go w jakiś sposób nazwać. I w ten sposób wykreowaliśmy wtedy, w to 2008 roku, te nazwy Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego, IHOT, które mimo upływu czasu i zmiany później na tą bardziej oficjalną nazwę Brama Poznania, tak i tak się zachowało i przyjęło i nadal gdzieś krąży. No to pierwsze słowo już, interaktywne, daje do zrozumienia, że tu może być ciekawie, że tu nie będzie nudno, że tu można poczuć klimat Ostrowa Tumskiego w inny sposób. Cała ta część podzielona jest na cztery takie elementy, cztery takie sale. Turyści, którzy tu przychodzą, mogą zapoznać się z historią początków państwa polskiego, bo zresztą hasłem przewodnim tu wszystko się zaczęło, czy tu Polska się zaczęła, prawda? I w pierwszej sali czego możemy się dowiedzieć? Pierwsza sala pod hasłem Gród, tam możemy dowiedzieć się w jaki sposób został wybudowany poznański gród to 1000 lat temu, dlaczego akurat w tym, a nie w innym miejscu, jakie techniki były stosowane i uświadomić sobie, jaka to była skala wielkiego, naprawdę olbrzymiego przedsięwzięcia budowlanego oraz technik innowacyjnych jak na tamte czasy, które były użyte przy budowie poznańskiego grodu. Bardzo ciekawa jest ta plansza na posadzce na ziemi, gdzie możemy w pewnym momencie zobaczyć gród poznański, wchodzimy na te płytki i nagle pojawia nam się współczesna katedra. Bardzo lubię ten nośnik, ponieważ on tak naprawdę uzmysławia nam, współcześnie żyjącym poznaniakom, jak bardzo mocno zmienił się Ostrów Tumski, bo czasami trudno sobie wyobrazić to miejsce sprzed 1000 lat. Jak ono mogło wyglądać, jak ono mogło funkcjonować. A to są nałożone dwie fotografie, dwie wizualizacje, które pokazują dokładnie to współczesne miejsce na tle tego samego sprzed 1000 lat. A przechodząc do następnej sali, woda, nawiązuje to do Cybiny, która tu płynie, czy może chrzest polski? Zdecydowanie nawiązujemy do roku 966 i do chrztu Mieszka I, opowiadając o tym, jakie były okoliczności chrztu, jakie były następstwa tego chrztu. Te następstwa, które miały miejsce bezpośrednio po 966 roku, ale te następstwa, których efekt odczuwamy aż do dzisiejszego dnia. Brama Poznania to miejsce, w którym nie znajdziemy żadnych artefaktów, nie znajdziemy żadnych zabytkowych elementów, ale na przykład ten strój Dąbrówki Mieszka I, to jest oryginalny czy to jest współczesny nie, kostium? To jest współczesny kostium, odtworzony według wytycznych specjalistów i historyków w papierze. Nie mamy żadnych artefaktów, ale z zamysłem i celowo, ponieważ jesteśmy zdania, że wszystkie artefakty zgromadzone są na Ostrowie Tumskim i zachęcamy turystów do tego, żeby nie kończyli zwiedzania w Bramie Poznania, ale kontynuowali tę wizytę w tej historycznej przestrzeni. Gdy pierwszy raz pojawiłem się tutaj w tym miejscu, najbardziej zapamiętałem to miejsce, w którym teraz jesteśmy, czyli miejsce związane z Katedrą Poznańską, czyli Złota Kaplica. Wchodzimy do środka i widzimy wszystko, prawie wszystko, to co moglibyśmy zobaczyć w tej właśnie katedralnej kaplicy. Tak, w katedrze tego nie zobaczymy, ale też musimy jakby zrozumieć fakt, że to są zabytkowe przestrzenie, zabytkowe posadzki, tam wejść nie możemy, ale właśnie z tą myślą, żeby przynajmniej chociaż trochę odtworzyć i zorganizować taki pewnego rodzaju substytut Złotej Kaplicy dla zwiedzających, odtworzyliśmy tę kaplicę na ekspozycji Bramy Poznańskiej. Dlatego ta sala nazywa się Złotą. Wita nas Lubrański, od razu wchodząc. Oś czasu, która nam też towarzyszy w każdej sali i przybliża, co działo się w Europie. No i ostatnią salą są witraże, czyli historia już bardziej współczesna. To jest historia XX wieku, która odwołuje się do dwudziestolecia międzywojennego, kiedy Ostrów Tumski jest na nowo odkrywany poprzez badania archeologiczne, ale też opowiadamy
opowiadamy o wielkich zniszczeniach, jakie miały miejsce w 1945 roku w katedrze i o takim wysiłku odbudowy i regotyzacji, czyli całkowitej zmiany wizerunku katedry, bo to też może być zaskakujące dla tych osób, które widzą, jak wyglądała katedra przed wojną, a wyglądała po wojnie, olbrzymią zmianę. To tylko 4 sale, ale aż przynajmniej, moim zdaniem, 2 godziny dzięki audioprzewodnikom, które nam tutaj towarzyszą i tym wszystkim multimedialnym sprzętom, możemy się przygotować na niezłe zwiedzanie Ostrowa Tumskiego. Patrząc z punktu turysty, z punktu przewodnika, zawsze pamiętałem muzea, różnego rodzaju interaktywne takie placówki, gdzie no nie zawsze można było dotykać, nie zawsze można było obserwować i doświadczać. A to miejsce jest właśnie przygotowane dla dzieci. Są 3 sale, gdzie można poczuć się jak w średniowieczu, poczuć się jak za czasów króla Artura, no i przebrać się w różne stroje, czy to z czasów szlacheckich, z czasów mieszczańskich. Jak zachęcić dzieci, żeby tu przyszły? Od początku nasza myśl była taka, żeby wejść w interakcję ze zwiedzającymi, w tym przede wszystkim z dziećmi. Dlatego mamy bardzo dużo produktów i takich ofert dla rodzin z dziećmi. Oprócz tych sal, o których była mowa, mamy audioprzewodnik dedykowany specjalnie dla rodzin z dziećmi. Czyli taki sprzęt, który trzymam właśnie w ręce. Tak, za pomocą którego można zwiedzać i ekspozycję Bramy Poznania, ale także można wyjść na Ostrów Tumski i zwiedzać tą historyczną przestrzeń, także z audioprzewodnikiem dla rodzin z dziećmi. A takim ostatnim produktem i hitem jest taki projekt Fałszerze i Agenci, też adresowany dla rodzin z dziećmi. Jest to gra, która odbywa się właśnie w przestrzeni ekspozycji. My jesteśmy na tak zwanej grze planszowej Zbuduj Ostrów Tumski, tak? Tutaj jest szafa, gdzie można przebrać się. Jest gród z czasów piastowskich, do którego można wejść i poczuć się jak w średniowiecznym grodzie. No to jest miejsce, do którego naprawdę warto przyjść z dziećmi, nie siedzieć przed komputerem, tylko bawić się tutaj i poznawać historię naszego miasta. Bardzo ważnym akcentem Bramy Poznania jest widowiskowe, piękne przejście do fortu katedralnego. Fortu, który stanowił część zabezpieczenia śluzy, która znajdowała się tutaj od XIX wieku. I tym razem fort katedralny stanowi jedność z Bramą Poznania. Jest to miejsce, zresztą znakomicie fortyfikacyjnie zachowane, udało się uratować przez dewastację w ciągu kilkudziesięciu lat. Jest tam miejsce wystaw czasowych. Także tym samym śluza katedralna zmieniła swoją funkcję z militarnej na kulturalną i organizujemy tam wystawy czasowe. Miejsce nazywa się Galeria Śluza i poruszamy tam tematykę związaną z takimi hasłami jak miasto, ludzie i środowisko. W tej chwili akurat są tam uczone. Tak, opowiadamy o naukowczyniach i o karierach uniwersyteckich dwudziestolecia międzywojennego. Ale zwiedzając Bramy Poznania, przechodząc tutaj tą kładką, dostajemy audioprzewodniki, które prowadzą nas w świat już katedry, prawda? Tak, i Ostrowa Tumskiego. Taka też jest idea Centrum Interpretacji Dziedzictwa, jakim jest Brama Poznania, że nawet po zakończeniu zwiedzania ekspozycji nie zostawiamy turysty samego, tylko roztaczamy nad nim opiekę, nawet w tym momencie, kiedy on już opuszcza mury Bramy Poznania i zwiedza tę historyczną przestrzeń właśnie przy pomocy audioprzewodnika. Wchodzą do katedry również? Dowiemy tak, się łącznie z wejściem do katedry i z podziemiami. Ja bym tutaj dodał od siebie jeszcze jedno. Zwiedzanie ekspozycji swoją drogą, poznawanie historii miasta i szczególnie tej najstarszej części miasta też. Ale są to też walory widokowe, wzrokowe. Idąc galerią, bardzo pomysłową, ciekawie skonstruowaną, poznajemy miasto od zupełnie innej strony, aniżeli takiej, jaką oglądamy chodząc ulicami. I to też jest zaleta tego miejsca.